الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. To jest nasze auto. Takie małe, że się dwie walizki do bagażnika nie zmieściły. Na parkingu podziemnym. Bogdan grzebie, patrzy, gdzie my mamy wyjechać. Ja odeszłam na papierosa i widzę Tel Awiw o brzasku już. Co prawda brzask dawno był. Widzieliśmy go z samolotu. A tam gdzieś będziemy musieli jechać. Tak naprawdę przyszłam zobaczyć, gdzie są jakie napisy, ale jest tak daleko, że nie widzę. Nie mogę odczytać, co tam jest napisane. Skończę palić i będziemy błądzić. Bak mamy pełen. Damy radę. I to się rozchodzi na dwie ulice, idziemy w lewo, a zapach jakiś bardzo miętowy. I to pod ścianą płaczu wygląda tak, tu są mury, jakieś budowle, coś se tam wybudowali, to mają. Tu jest ściana. No to tak, trafiłam pod ścianę płaczu sama. Nawet udało nam się wyjść na prostaków, bo wydawało mi się, że kobiety i turyści są tutaj. Ale pani poprawiła nas, że faceci to w ogóle nie mogą tu wchodzić. No więc idę dotknąć ściany płaczu. Robiłam Bogdanowi zdjęcia, jak był pobożnym Żydem. Tam był pod ścianą płaczu. Ma zdjęcia, że dotknął. Nie bujał się, ale to tylko dobrze, że wziął czapkę, bo by go wypuścili. Tłum ludzi jak na bazarze. Jesteśmy na poziomie takim najniżej dostępnym. Tak się przynajmniej wydaje. Ciemno jak nie wiem. Trochę śmierdzi taką stojącą wodą. Thank you.
wejście do tego było tam. Kościół wszystkich narodów, ogród Getsemani, cmentarz żydowski, cmentarz arabski przy ścianie, brama złota w tle. Tu jest tak, zamurowana brama, którą ma przyjść Mesjasz w dniu ostatecznym. Dalsza część murów. A to są najdroższe działki na świecie. Odpoczynek w cieniu. Co? Mówię, że odpoczynek w cieniu. W monasterze świętej Magdaleny, należącym do rosyjskiej cerkwi prawosławnej, pochowano zamordowaną przez bolszewików wielką księżnę Lizalifię. Tam, gdzie jest ta złota kopuła. Przyszliśmy stamtąd. Tu jest ruch. Tu jest ulica ruchliwa. Z obie strony. Ale myśmy przyszli do Doliny Jozafata. Cedronu z samego dna. Spotkaliśmy Heinka Tenem. Schodziliśmy tędy. I tu mamy ogród Getsemani, do którego od tej strony to chyba nie wejdziemy. Głupie, wysłałam Bogdana, żeby się zapytał po coś pisane. O coś pisanego po polsku, a przecież my wszystko mamy. Jakimś przyspaniem wędrową tu przez cmentarz żydowski. Trafiliśmy na połowę króli. Wspaniałą jaką panoramę Jerozolimy. Choć jeszcze trochę wejdziemy i na pewno będzie wspanialsze. Weszliśmy kawałek na górę liczną. Skupiliśmy sobie wodę i tu jest metr i młodzień śpiewa. I to jest kościół Niebowstąpienia. Mały, niewielki plac. Tam w tym kościółku na szczycie góry olivnej znajduje się odcisk stopy Pana Jezusa. Idąc od Morza Martwego przez Betanię, która tam jest, poza murem już, mur tam widać w dali, w górę. Tam od Betanii, taki mam obiad. Salam alejkum. Dużo arabów. Tak.
No, knajpka jest dosyć obskurna. Ale miejsce jest. Ale tam mamy kopułę Niebowstąpienia, to tam jest ten kamień. A za plecami Paternoster. Tędy weszliśmy na dziedziniec. Na tym dziedzińcu. Wszędzie łącznie z arkadami, chciałam powiedzieć. To jest modlitwa Ojcze Nasz w różnych językach. I tu ogród Getsemani, czyli tak zwany ogrodowiec, nie oliwiec. Weszliśmy do ogrodu Getsemani, w którym są naprawdę stare oliwki. Te drzewa mogą pamiętać Pana Jezusa. Muzyka ta sama co rano. Facet powiedział, że all day i all night. Idziemy w Dolinę Cedronu, żeby trafić do Wieczernika najkrótszą drogą, choć nie najłatwiejszą. Zawka siłowe widok z dołu. Gdzieś tu idziemy, nie wiem co, nie wiem po co. Oh shit.
No może pikuś, chyba że te ostatnie 300 metrów jest pionowo pod górę. Używać poręczy, rozumiesz? Gdzieś tam było napisane używać poręczy. No co? Tak, są mury. A wyszliśmy z tej bramki, z kanału. Bogdan jest w pionie, bo powinien być. A samochody z bar. I ja na tej ulicy byłam. Jeszcze raz. Góra Oliwna. Oświetlona zachodnim słońcem. Startujemy. Drugi dzień. Próbujemy wejść. O, kogut arabskiej części. Jeszcze jest puściutko. Po południu to tu tłum ludzi. Schody na Golgotę.
zamknięte to wszystko jest. Można przyjść od 8 rano. Bogdan, no, razem spotkaliśmy zakonnika. Jeszcze nie wiem kto, jeszcze nie wiem jak, ale mówi po polsku. Taki widok mi dał Pan Jezus. Gdzieś powietrze nie jest takie przezroczyste. To nie widać drugiego brzegu. Klasztor benedyktynów. Jeśli dobrze pamiętam. Mową Jezus nie tylko wywołał skandal, lecz także stał się sam skandalem zgorszeniem. Dopiero co chciano obwołać go królem, a teraz wielu najchętniej obrzuciłoby go kamieniami. On sam jest chlebem z nieba, ogłosił. Jego należy spożywać. Cała jego osoba w słowie i obrazie. Jego ciało i krew. Krew Chrystusa są pokarmem z nieba. Według mojej wiedzy to jest to miejsce, z którego Pan Jezus wygłosił kazanie na górze. Myślę, że tu spokojnie wchodzi do 20 tysięcy ludzi. Prawdopodobnie jezioro było troszeczkę, brzeg był troszeczkę odsunięty. Na lewo droga do Kafarnaum, stąd do Kafarnaum jest 2 km.
Tak, a, tam. Widzę nawet piętro. Mówiłam ci, żebyś tam nie jechał, to była ta boczna droga. Tam jest grota zwiastowania i źródło, z której Maryja brała wodę. A teraz idziemy do kościoła, który stoi nad warsztatem pracy świętego Józefa. Wielki fikus. Kościół jest pod wezwaniem świętego Józefa. Na kościele dwie tablice. Jedna informacyjna na temat kościoła. Thank you.
Asyryjczyk na Rama. Wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Zerwali się, wyrzucili go z miasta i chcąc go strącić w przepaść, wyprowadzili na szczyt góry, na której ich miasto było zbudowane. Lecz on przeszedł między nimi i oddalił się. Góra strącenia, tak się wydaje. Nie ma tu żadnych katolickich znaków. Armagedon. Tu się rozegra decydująca bitwa w dziejach świata. Tu? No, Armagedon, a Tabor. Jaszczurka siedzi na kamieniu. To z tej przepaści chciano zrzucić Jezusa. በዚህ ላይ ገፍተው ነው እንግዲህ የጣሉት። እዚህ ላይ ተገፍቶ ወድቆ ሰው ገና መሬት ሳይደርስ ነው እንደው ባየር ላይ Teraz jest dobry. Mamy szczęście, że chcę żyć. Nie przyjechali godzinę temu. Na górę Tabor. U podnóża kościoła jest taki mały zakątek. Słoweczko i przeczytam to odpowiednie fragmenty Ewangelii. Kościół w Kanie Galilejskim. Jordan. Ładnie utrzymany brzeg. Zwierzęta pływają w Jordanie. To zwierzę do mnie płynie, zaraz będę uciekać. Orety, ono tam łazi. Przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan wzbraniał się mówiąc, to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział, zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność. Wtedy się zgodził. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody, wtedy otworzyło się mu niebo i zobaczył Ducha Bożego, który zstępował na niego jakby gołębica. Rozległ się też głos z nieba. On jest moim synem umiłowanym, którego sobie upodobałem. Bogdan. Jeziorze Galilejskim.
Syrię widać.